No, znajdujemy się akurat w okolicy rynku i chciałem powiedzieć, że kilka lat temu to tu się snuli nieciekawi osobnicy wieczorami. W tej chwili rynek żyje, wieczorami młodzież jest, dużo osób również w moim wieku. Mieszkam 30 kilka lat w Sieradzu i tak dobrego gospodarza tutaj jeszcze nie było. W Sieradzu jest coraz piękniej, bardzo ładnie rozbudowany jest obszar wokół rzeki, jest blisko park linowy. No naprawdę jest rewelacyjnie i miejmy nadzieję, że będzie coraz piękniej. Jestem młodą osobą i chciałbym rozwinąć się jakoś przez swoją działalność gospodarczą, a słyszałem, że ma być w Sieradzu inkubator przedsiębiorczości. To by był świetny start na początek, ponieważ no jakoś jeszcze pomysłów brakuje, ale już jakieś taka... ziarenko jest, by było zasiane, jakaś taka większa pomoc, tak, że dzięki któremu mógłbym się rozwijać. No tylko pozostaje pomysł, jaką przedsiębiorczość, gdzie, ale start jest świetny. Dużo jeżdżę i wcześniejszy stan dróg w Sieradzu był w opłakanym stanie. Przeprawa przez miasto była tragedią, a dziś za zasługą prezydenta Walczaka jazda jest znacznie bardziej komfortowa. Jacek Walczak ma znajomości w Warszawie, w Łodzi i to on może skutecznie walczyć o pieniądze dla Sieradza. Cóż, taka jest polityka. Głosuję na Jacka Walczaka, ponieważ podoba mi się sposób, w jaki zarządza miastem. Mam wrażenie, że miasto się zmienia, że coś się dzieje tutaj. Nawet przed chwilą spotkałem kolegę, który uzyskał pracę w tym nowym centrum na Górce Woźnickiej. Jest bardzo zadowolony i myślę, że oddanie głosu na Jacka Walczaka ma sens. Niedawno na Pradze były tylko kałuże, a na Wzgórzu Zamkowym chwasty i bunkier. Teraz wszystko jest w remoncie i myślę, że będzie to wyglądało pięknie. Ludzie podziwiają to, którzy chodzą tam na spacery. Ja mieszkam w Sądskiej Woli, także głosu tutaj w Sieradzu nie oddam, ale będąc często tutaj w Sieradzu, widzę, jak Sieradz się w ostatnim okresie zmienia na pozytywnie. Rewitalizacja Starówki, nowe drogi, nowe chodniki. Myślę, że gdybym mieszkał w Sieradzu, to na 100% oddałbym ten głos na Jacka Walczaka. Jestem przedsiębiorcą, często podróżuję. Droga S8 to jest to, na co od dawna czekałem, a wiem, że Jacek Walczak o to zabiegał. To warto głosować na sprawdzoną władzę, na władzę z wizją, z pewną koncepcją i służącą społeczeństwu, bo urząd prezydenta to nic innego jak służba dla tej lokalnej społeczności Sieradza. Dlaczego na Jacka Walczaka? Zaufałam mu w poprzednich kadencjach, wiem, że przez te następne 4 lata też mogę mu zaufać, chociażby Sieradzka Praga, tak? Tam cały czas się coś dzieje, wcześniej same kałuże, Wzgórze Zamkowe, same chwasy, tak? Teraz wszystko jest w remoncie, wiem, że tam będzie naprawdę fajnie, zresztą widziałam już wstępne projekty, myślę, że warto. Zawsze potrzeba kontynuacji, w samorządzie potrzeba kontynuacji. Pan prezydent Walczak wykazał się, że zrobił już tak wiele, ma dalsze projekty na kolejne działania i każda jedna zmiana spowoduje olbrzymie perturbacje, zwyczajnie perturbacje. Zanim ktokolwiek nowy przyszedłby do ratusza, to jednak będzie musiał się uczyć. To nastąpią olbrzymie opóźnienia w realizacji tych inwestycji, a przecież te inwestycje trzeba w terminie rozliczyć, bo spora część jest również współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ale też trzeba w tej chwili przygotowywać się do nowej absorpcji środków, która już jest praktycznie, już się lada moment rozpoczyna. Dopiero co mamy podpisany kontrakt wojewódzki, lada moment, mam nadzieję na początku przyszłego roku, ruszą już konkursy. Jeżeli nie będzie kontynuacji, jeżeli nie będzie możliwości jak gdyby przygotowania się do tego, zanim przyjdzie nowa ekipa, te środki mogą przejść koło nosa. To niestety przeżyła na swoim przykładzie Łódź. Ja w tej chwili muszę nadrabiać zaległości, które trwały ładnych parę lat, bo ta kontynuacja w tym wypadku jest naprawdę konieczna.